Serdecznie witamy wszystkich hodowców. No dzisiaj mamy niestety deszczową pogodę, ale taką pogodę właśnie zastaliśmy w miejscowości Serby. To jest miejscowość, gdzie mieszka nasz tutaj kolega, u którego już kiedyś byliśmy. Wtedy była zima, a teraz niestety jest pogoda deszczowa. Kolega się nazywa Krzysztof Pruski, ale tutaj przedstawiać kolegi chyba nie trzeba, gdyż nazwisko to w sporcie gołębiarskim, w świecie hodowców jest znane. Teraz mamy 21 czerwca, to jest podczas, trwa sezon lotowy i zobacz, zapytamy się właśnie kolegi Krzysztofa, jak mu idzie. Proszę bardzo. No, na razie sezon przebiega dość dobrze, pogody są takie jak widać, trochę nieobliczalne, ale sezon ogólnie jest dobry. Jest kilka lotów, było takich głupowatych, można powiedzieć. Kiepskie pogody z silnym wiatrem. Gołębie nam zganiało i przez to też są straty gołębi. Na jednym locie zgubiłem 6 rocznych gołębi, z tego 4 bardzo fajne gołębie. A doleciały teraz może? Nie. To było po piątym. One poszły na 6 lot, miały po 5 konkursów i to takich naprawdę dobrych. I to były z takich nowych gołębi, także szkoda, bo to były testowane gołębie i nic z tego. No widać, że cały czas pada. Popatrzmy, pokażmy, jak wyglądają gołębniki właśnie. Nie byli cały czas leje. W deszczyku. I nic, w tą niedzielę mieliśmy lot 540, też taki samczyk, który był dwa razy drugi na oddział, ponad 5000 gołębi, też go nie ma z tej niedzieli. Koledzy ci, co mają numery telefonów przyklejone, to mówią, że gołębie są gdzieś tam za Poznaniem, bo stamtąd mają telefony. Wiatr był silny, południowo-wschodni i oprócz tego jeszcze gołębie miały deszcz na trasie, bo w ogóle siadały gołębie, jeżeli chodzi o czołówkę oddziału, pierwszych powiedzmy 5 czy 6 hodowców, to wszyscy nabili słabo. Tak. Ile lotów już mieliście? 8. 8 lotów. Teraz lecimy 340 w tą niedzielę. No i później maraton. Zobaczymy, jeżeli będzie znowu z tak silnym wiatrem i takim bocznym, to nie wiem, jak ten lot będzie przebiegał, gdzie te gołębie pójdą. No ale to w sumie ja najbardziej lubię takie loty z małą prędkością albo pod wiatr, bo wtedy te gołębie mają szansę powalczyć. Natomiast przy bardzo silnych wiatrach, takie jak mieliśmy chyba 3 loty do tej pory, takie co najgorsze 500-ki. 2 500-ki pod rząd z bardzo silnym południowo-zachodnim wiatrem. Kiepsko. Te gołębie poszły na północ, zakręcały, siadały tutaj. Każdy bił po jednym gołębiu, po dwa i to tak się wszystko rozmydliło. Nic tu nie szło ugrać, jeżeli chodzi o kategorię. No ale to. A iloma gołębiami rozpoczynałeś sezon lotowy? Sezon zacząłem 69 wdowców, z tym, że 5 gołębi i to starych. Od dwulatka w górę mi odpadło, tak pechowo. Odpadł samczyk, który miał 10 w zeszłym roku i to fajnych konkursów. Nie wiem, jakiś zakwasów chyba dostał po pierwszym locie. Bo gołębie zimą nie trenują, no to tylko tyle co na wiosnę trochę. No potem go wożyłem jeszcze z 2 razy, ale on nic nie robi. Odpadł 3-letni samiec, ten całkowicie odpadł. On przyleciał gdzieś uderzony i tak lekko już bokiem leci, nic z niego nie ma. Fajna samica, która miała niezłe konkursy, pod wiatr była pierwsza na oddział, tam na 4000 z groszem gołębi. Z treningu przyleciała cała zdarta, cały spód zdarty, noga uszkodzona. W tą niedzielę dałem ją pod wiatr, zrobiła ostatni konkurs 500-ki. No tak, jeszcze coś tam utyka lekko na tą nogę, ale myślałem, że będzie trochę lżej. Także też mi to odpadło. Jednego fajnego gołębia z takich mojej starej linii, z dziadka Fabry, zabrał jaszczom, też letniego. Tutaj przy gołębniku? Tak, tak, tu przy oblotach. Także jedna samica na tej ciężkiej pod wiatr 600-ce jako 2-letnia bardzo ładnie latała. W tym roku też się pokazała kilka razy nieźle. To też z nowych gołębi, z Sangersów. Przyleciała bardzo wymęczona. Tak praktycznie wpadła do gołębnika przez wylot. No napiła się wody, nie mogła podpłynąć do klatki, wziąłem ją, podniosłem, słyszę, że ona coś charczy. Łapię samicę, patrzę, ona ma jakąś krew w dziobie, no nie wiem, czy ona gdzieś uderzyła, ta samica, o co to chodzi. Doszła do siebie, w tą niedzielę też ma konkurs. Na tej ciężkiej 600-ce zrobiła, bo 3 tygodnie pauzowała, dałem ją, zrobiła konkurs, ale to tam już nic regularnie ona nie będzie robić. Także kilka takich fajnych gołębi odpadło, że tak powiem, rannych. No i kilka rocznych. Na pierwszym locie 6 rocznych padło i teraz na 500-ce to była 2 500-ka. Też 6, z tym, że te 6 już to były zasłużone. Bo czyli miały... straty masz takie na poziomie około 15 do 20 gołębi, tak? No gdzieś nie, no gdzieś tak, około 15 tak na pewno. Bo tamte, no ale to na lotach jest mniej powiedzmy, ale te szkoda mi tych starych, tych 2-letnich gołębi, które się tak pouszkadzały. Nie wiem, co do was się stało. No ale no, to jest wliczone, no widać, jakie są pogody. No, ale wspominałeś teraz o tych gołębiach, które ci odpadły, a teraz te, które zostały, to które ci się najlepiej spisują? To trudno powiedzieć, bo to są takie krzyżówki. Na pewno w każdym gołębiu, z tych czołowych gołębi, co brał dyplomy, można znaleźć gołębie Janseny od Mandersa, można znaleźć starą linię dziadka Fabry.
I jeszcze, bo ja mam tu jego dzieci zamknięte, mam takiego 65-54 pstrego pięknego samca. Jego córka bardzo ładnie leci. Jedna córka, ona była druga, trzecia, czwarta na oddział. Inna córka była na ciężkim locie też, druga na oddział. Roczna córka zginęła, wróciła tydzień temu, także mam komplet, czy miałem do lotu, po nim są. Z niego zawsze mi leciały córki, tylko i wyłącznie córki. Samczyki ginęły na próbach koło domu, także on już jest 0,3, to 0,2. To tam jakieś samczyki sobie chcę zostawić w tym roku do rozpłodu, a tutaj nie. No i te wszystkie stare gołębie, Hauben, te wszystkie robią dobrą robotę, natomiast jestem zadowolony z nowych gołębi. Bardzo ładnie siadają te z Van Linta, no to już nie są takie aż bardzo z tych najnowszych, bo już 5 lat mam te Van Linty, albo 4. Z Adonisa są szybkie gołębie, robią dyplomy, ale też jest z nimi różnie. Samica, która na młode loty była pierwsza na oddział, na pierwszym locie na 5300 też była pierwsza na oddział. Także tutaj teraz, powiedzę. W tym roku, tak? Tak, w tym roku. Jej siostra to samo, też fajnie. Sangersy bardzo fajnie. Z tej linii, z tego starego czerwonego, po takim samczyku synu Tomigana mam takie dwie bardzo duże samice, naprawdę duże samice. To hodowcy oglądali tego samca, to mówią, że byk okropny. No i jak poszły na tą piecetkę pod wiatr, no bo mówię, no trzeba je przetestować, nie będę je trzymał w domu. Obawiałem się, że będzie po gołębiach. No ale są dwie się zameldowały, a w czwartek jastrząb wziął tą jedną z tych dwóch i została jedna. Także niestety, ale sobie radzi do tej pory. Teraz tą niedzielę nie była na tej piecetce, teraz idą. No i ładnie kopmany mi się pokazały, bardzo ładnie. Kurczę, tak mi się podobała taka 12 samica, bardzo ładnie latała, ktoś tam może ją chwycił po tym na 6 locie, może ją wypuści. Jej półsiostra też fajnie mi siada, ale ta całe szczęście jest, nie dała się jeszcze złapać. Także ogólnie jest dobrze, no sezon jest taki trochę zwariowany, gołębie mają po 2, niektóre po 3. Bardzo dobre konkursy do kategorii, ale czy one skończą przy tych pogodach, czy zamkną to na takim fajnym poziomie, to nie jestem pewien, bo... Ale póki co jesteś na pierwszym miejscu tu w oddziale, tak? No na razie tak, ale jak to będzie po tych maratonach, po tym wszystkim, bo ta konkurencja między, powiedzmy, tą pierwszą piątką jest taka bardzo mała, między mną a drugim miejscem... A właśnie, kto to drugie miejsce zajmuje? To ci tak po piętach depcze. Drugie miejsce Radek Nowicki, bardzo ładnie leci. Radek ma niecały punkt do mnie. A trzecie miejsce? Trzeci był, jest chyba Daniel Kałużny, czwarty Zdzisek Zieliński. No potem ta czołówka, no to Antczak, Witek Dudkiewicz, cały czas to jest wszystko... Małe różnice punktowe są tak, między wami. To jest tak, że na takiej 500, gdzie będzie pogoda taka wściekła, jak była w tą niedzielę, jeden z tej, powiedzmy, pierwszej szóstki dostanie gołębie normalnie tak czołowo, tak jak było w tą niedzielę. A cała reszta dostanie po nim 15-20 minut, bo tak siadały te gołębie, bardzo pojedynczo, bardzo rozwalone. Przerwy były tak duże, że nie wiadomo, które te gołębie leciały. No to już jest po wszystkim, a już nie mówiąc o maratonach. Jak przyjdą maratony, jeden nabije dobrze, reszta gorzej i to już jest nie do nadrobienia. No ale to jest, na tym polega ta zabawa. No. Pogodę mamy tutaj taką nieciekawą, tej gołębi widać nic nie leci, nic nie trenujesz, bo to nie ma sensu. Wieczorem, bo rano była ta sama pogoda. A tutaj tak, wloty masz z której strony tutaj? Ten niebieski wylot tam, to są wdowce. Tam jest na wdowce, to widzimy, tam kolega ma, jak się z was zbliżenie zrobimy, pokażemy. Tak. A ten w środku tam przez drzewa, przez drzewa go tak ledwo co widać. To są wdowy sami. A tutaj z tego wlotu, tu na młodzież, tak? Ale młodzież to dopiero później będziemy oblatywać, o nich będziemy na bieżąco informować, jak idą te loty. Dobrze, to wejdziemy do środka, jeszcze zobaczymy, jakie gołębie tutaj się u ciebie tak sprawdzają, któregoś nam, mam nadzieję, pokażesz. No i jesteśmy tutaj we wnętrzu gołębnika, a właściwie biura, które tu się mieści, to kolega Krzysztof ma, to takie biuro ładne, tutaj jak widzimy na ścianie jest napisane Centrum Hodowlane, wszystko dla gołębi, Krzysztof Pruski. Tutaj też, przypomnę, byliśmy już, ale jeszcze raz na ścianach pokażemy, jak tutaj kolega ma zdjęcia. Zdjęcia to są z podróży, które odbył, jak się nazywa, jeżdżąc po gołębnikach tutaj po całym świecie, bo przypomnijmy, mamy tutaj też taką ciekawostkę, kolega zdjęcia z gołębiami z Ameryki Południowej też pokazywał nam ze swoich podróży. A tutaj mamy, tak jak już wcześniej to pokazywaliśmy na filmie, mamy też, gdzie się mieszczą gołębie i rozpłodowe tutaj kolegi Krzysztofa, ale też popatrzmy, co to za karmek tutaj, co kolega tutaj stosuje, co tu ma. Widzę tutaj różne rodzaje, tak? Tutaj tak, są. Tak. To mamy. Matadora widzę. Co tu jeszcze jest? Bayersa. A tutaj jest jaka firma? Betz. To jakaś firma nowa? Nie. Bardzo dobra, niemiecka. Dobrze, to popatrzmy tylko, tak, zobaczmy. Tutaj piesek jeszcze, który pilnuje, też go przedstawmy. Jak on się nazywa? Patty. To jest ona, czyli. Patty idzie do fryzjera. Do fryzjera, dobrze. Tak, karma tutaj jest właśnie, dlatego że. Tu jest słońce i ta karma jest tak sucha, myślę, że to... Że to a, to specjalnie ona jest tak do słońca? Specjalnie jest tutaj, tak. Żeby ona była zawsze tam pod gołębnikami, a tam jest wilgoć, natomiast tutaj fajnie świeci słońce,
przez 3/4 dnia i ona jest fajna, sucha. To są różne karmy. Takie mieszanki po prostu, tak się stosujesz, tak? To są becy od Krzyśka Mazewy, bo ściąga bardzo dobra karma. Tu została resztka jeszcze, bo to było 4 rodzaje tej karmy. Tutaj jest mieszanka też Bec razy Owator niemiecka, czyli typowo dwie niemieckie lekkie karmy. Natomiast typowo lotowe, takie silne karmy, no to to są z Matadora, Wdowce i taka RV. No takie... i bardzo silna Kopman Premium, taka na, co podaje dzisiaj, czwartek. To jest Bayersa karma. Tak, to jest Bayersa, to jest Kopman, nie? To jest ta Premium, bardzo silna karma taka. Tą karmę jedzą gołębie czwartek, dzisiaj, czyli dzisiaj rano i wieczorem. Dobrze, teraz lot półwieś będzie na jaką 300 coś kilometrów, teraz tak? Będzie 300, ale no. Gołębie i tak cały czas dobrze jedzą, dlatego że co tydzień muszą iść, a tak jak mówię, no pogody są takie jakie są. Nigdy nie wiadomo, czy będzie pod wiatr, czy będzie z wiatrem, bo to się wszystko zmienia na ostatnią chwilę. Pokażmy się tutaj kolegom rzutem obiektywem kamery, jak tutaj wygląda. No, tutaj jest na przykład właśnie o ten samczyk u góry, to jest Fabry, Fabry Huben, to jest syn mojego dziadka Fabry, a matka jego to 991. Chołbenka, jego syn i córka 3-letnie gołębie bardzo fajnie lecą w tym roku. Tego samczyka. Tutaj widzę cały czas oświetlenie masz teraz włączone, czy włączyłeś nie, teraz? Nie, teraz włączyłem, bo jest włączyłeś. Tak bardzo ciemno, nie? Aha, rozumiem. No, gołębie uciekły na Woliero. To jest Verstrete, jego córka bardzo ładnie leci, jego syn był 2 razy drugi. No a teraz zgubiłem jego syna rocznego, niestety. Tylko przypomnijmy, że z gołębiami Krzysztofa Pruskiego, kolegi naszego, możemy się zapoznać na stronie internetowej w dziale Gołębie w hodowli. Tam proszę odnaleźć nazwisko Pruski, wejść i można zobaczyć szczegółowe i rodowody, i zdjęcia tych gołębi, które kolega posiada, albo bądź też posiadał w rozpłodzie, bo też niektóre gołębie, wiadomo, odeszły, a też pojawiają się zawsze nowe. I to, o czym staramy się na bieżąco tutaj kolegów informować, pokazywać, jak tutaj wygląda. Także dziękujemy na razie koledze i odwiedzimy go też jeszcze w późniejszym terminie, kiedy może już będzie sezon się bardziej kończył, lepsza pogoda i pokażemy też może jak u niego gołębie siadają, kiedy będą wracały z kolejnego lotu. Miejmy nadzieję, że będą też zdobywać dalej czołowe konkursy. Także dziękujemy i życzymy dobrych lotów. Powodzenia.